O takich dniach jak ten dzisiejszy w angielskiej federacji zwykło się mówić match day minus one. A jako, że ten materiał dotyczy poważnych rozgrywek, to i my postanowiliśmy przystosować się do poważnej federacyjnej nomenklatury. I na dzień przed finałem Pucharu Polski sprawdziliśmy, w jakich nastrojach są piłkarze obu drużyn i czy odczuwają już meczową presję. A że potrzeba jest matką wynalazku, specjalnie na tę okazję zasięgnęliśmy opinii u eksperta z zakresu psychologii. Ja krótko studiowałem psychologię, tylko 3 lata, ale ja uważam, że pod tym względem tej psychiki zawodników to z pewnością w lepszej sytuacji są piłkarze Zawiszy, bo mają spokój, że tak powiem. I rzeczywiście spokój w Czechach Zawiszy był widoczny, choć i tutaj musimy to wyraźnie podkreślić, jego uosobienie był przede wszystkim właściciel bydgoskiego klubu Radosław Osuch. Kierując się jednak dziennikarską dociekliwością, postanowiliśmy sprawdzić, jak z tym spokojem i brakiem stresu jest u piłkarzy Zawiszy. Pierwsze reakcje były jednak niepokojące. Zaplątałem się, sorry. Ale z biegiem czasu wszystko wracało do normalności. Czy jest jakiś stres, trauma przed tym jutrzejszym meczem? Nie, chyba tylko przyjemność. Naprawdę zastanawiamy się nad tym, żeby jak najlepiej po prostu zagrać. Stadion Narodowy ponoć ma być dużo kibiców, więc to mówię, tak jak powiedziałem, sama przyjemność. O sposoby na radzenie sobie z przedmeczowym stresem zapytaliśmy też kapitana Zagłębia Lubin, Bartosza Rymaniaka. Jak ty się koncentrujesz w takim meczem, czy już w dniu spotkania, czy nie wiem, to słuchasz muzyki, jak to u ciebie wygląda? Różnie, dla mnie to, jak nie mam jakichś takich bardziej przyzwyczajeń, aczkolwiek w drodze z hotelu do autobusu przeważnie słucham muzyki, troszeczkę już się odłączam od tego wszystkiego, co mnie dookoła otacza i od wejścia do szatni półtora godziny przed meczem to już nic innego mnie interesuje, tylko wygrana w tym danym spotkaniu. Niemniej odkładając już na bok wszelkie psychologiczne aspekty, warto jeszcze posłuchać trenera Oresta Lęczyka, który wyłożył jak na tacy, co piłkarze obu drużyn mogą powiedzieć po meczu w przypadku ewentualnego niepowodzenia. Ja pamiętam, jak oglądałem wywiad z naszą wspaniałą aktorką Martą Lipińską i ona opowiadała, że miała wspaniałą babcię i coś babcie zapytała i tłumaczyła babci, a babcia odpowiadała, nic z tego.